Witajcie podróżnicy, dzisiaj przewiało mnie do Oslo, także zrobimy sobie małą przebieżkę po mieście i przy okazji pokażę Wam parę widoczków. No to nie przedłużając, zapraszam Was na spacer. Na drugim planie, jak widzicie, jest budynek Filharmonii, taki dosyć charakterystyczny. Budynek wyłożony białym kamieniem i z tego co widzę, można się tutaj fajnie dookoła przejść górą, okrążyć na dół. No nic, wybierzemy się na tą pustynię. Ale dużo ciekawsze jest to, co znajduje się na planie pierwszym. O, widzicie tutaj te budki takie brązowe, to jest po prostu miejskie kąpielisko, nie? A przyznam się, że zacząłem zwiedzanie zupełnie bez przygotowania. Z całkowitego przypadku znalazłem się akurat w tym miejscu. W sumie pomyślałem sobie, że może być to taki najbardziej widowiskowy, turystyczny punkt w tym mieście, od którego można by zacząć. No już wielokrotnie przejeżdżałem przez Oslo. Nigdy nie miałem okazji, żeby tutaj zatrzymać się chociaż na chwilę dłużej. No i to miejsce takie jest dosyć charakterystyczne, muszę powiedzieć. Różni się choćby kolorem. No jest tutaj po prostu dużo bieli. No zobaczymy, czy da się wejść do środka tego przybytku. No nie powiem, fajne miejsce, nie? Niby takie kamienne pustkowie, ale tragedii nie ma. Otóż obok Filharmonii jest Muzeum Münchena i można sobie tam troszeczkę krzykliwych obrazów również zobaczyć. Przejdziemy się kawałek dalej. Widzę, że tam na przodzie jest również punkt widokowy. No, będzie fajny widok na miasto, tak myślę. A w drugą stronę, gdzie się nie spojrzycie, nowoczesna zabudowa. Od razu Wam mówię, że na dzisiejsze popołudnie nie mam żadnego planu, co chciałbym zobaczyć. Będzie to kompletnie sprawa przypadku. I to by było na tyle podziwiania widoków z tego miejsca. No, to będzie katedra w Oslo.
krótkich konsultacjach z wujkiem Gogle. Przejdziemy się główną promenadą w kierunku Zamku Królewskiego. Po drodze miniemy reprezentacyjne kamienice, parlament, a później na samym końcu wybierzemy się w miejsce, w którym pewien przedsiębiorca zasadził zaczarowane drzewo. Całkiem ciekawą budowlę znalazłem, ładnie to wygląda, ale niestety te tarasy poniżej psują cały efekt. Wygląda to troszeczkę jak we wschodnich Niemczech. A tutaj beton, 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 Oslo, dom koncertowy. Tak, proszę Państwa, wygląda Urząd Miasta. No, bardzo przytłaczająca bryła, ale ciekawa. I to by było na tyle. Żegnam się z Wami. Dziękuję, że spędziliście tych kilka minut w stolicy Norwegii razem ze mną na spacerku i
oglądaniu widoczków. A coś tu się przekręciło.